Jak leci? Dobrze. Miło cię widzieć. Ale silny uścisk. Co tu masz? Pokażę ci prawdziwy żytni chleb. Żytni chleb? Moja babcia taki piecze. Jaki jest sekret twojego? Na pewno nie piekła go w ten sposób. Zmieszaj 4 szklanki mąki żytniej z 2 pszennej. To rodzinny przepis? Tak, z końca XIX albo początku XX wieku. Co dalej? Włóż rękawiczkę. Trochę masła. Pochylisz się? Weź masło. Wszystko? Nie musi odpocząć? Nie. Gdzie go upieczemy? Ziemia pod nami aż się gotuje. Pełno tu źródeł geotermalnych. W tej wsi jest potężne źródło, które wykorzystujemy do ogrzewania. Ogrzewacie całą okolicę energią geotermalną? Tak. Wystarczy? Tak. A gdzie piekarnik? Tutaj. Bierzmy się do pracy. Gdy Siggi mówi praca, ma na myśli kopanie szpadlem w gorącej, wulkanicznej ziemi, by stworzyć piec. Mówiąc my, ma na myśli mnie. Używałeś już kiedyś szpadla? No jasne. Jak głęboko mam kopać? Jeszcze. Czujesz już gorąco? Słońce świeci całą dobę, mamy mnóstwo czasu. Fakt. Ale tu gorąco. Jak duża ma być ta dziura? Aż zobaczysz bąbelki. Tak, tutaj. Brzmisz jak moja żona. Kop dalej. Trochę w prawo. Nie znęcaj się. Idealnie. Postaw garnek. Ale gorące. Aż wrze. Ma ponad 100 stopni. Wierzcie mi, ta woda jest naprawdę gorąca. Magiczny sposób gotowania. Bez gazu, elektryczności. Prawie gotowe. Teraz połóż na górze kamień, żeby zaznaczyć miejsce. Cudownie. Ile to potrwa? 24 godziny. Ale ja nie mam tyle czasu. Przygotowałem już jeden. To czemu zaczęliśmy od kopania dziury? Żeby nie ominęła cię cała zabawa. Oto i on. Chwila prawdy. Gotuje się od 24 godzin? Słyszysz? Tak, niezwykłe. Słychać wrzącą wodę. Szaleństwo. Postaw tutaj. Siggi, piękny. Jesteś nie tylko przystojny. Pięknie wygląda. I jak pachnie. A ten kolor. Gotowy? Mój Boże. Idealny. Ależ pachnie. Mogę odkroić kawałek? Pewnie. Oh my lord, Siggi, I'm in heaven. Jestem w raju. Look at that. Patrz na to. Oh my god. I just want to dive in there. Chcę się w nim zanurzyć. It's beautiful. Piękny. And then something quite special about slicing. Jest coś wyjątkowego w krojeniu ciepłego chleba. On top of the bread. A na górę położymy. Wspaniały. To dziś najlepszy bufet na całej Islandii. Smacznego. Jedzenie godne Wikingów. Wow. Dobre połączenie. Pyszny. Naprawdę. Chleb z wulkanu. Bogaty, pełny smak. Słodki i zarazem słony. Zabiłeś mi ćwieka. Ta technika, ten chleb. Dziękuję. Trzymaj się. Ty też.